Słuchajcie, mamy dzisiaj zabawę wspaniałych chłopaków z Zagłębia Lubin. Nasze młode wilki. Jedna, druga. Myślimy, że nas wprowadzą z powrotem do Ekstraklasy. Załoga KS Talent. Autografujemy. Gucior, pokaż autograf. Słuchajcie, rewelacja. Mamy mistrza Polski z Zagłębiem Lubin, z jego synem. Pozdrawiamy dla mojego kanału. Mistrz Polski 90-91 Zagłębie Lubin. Zbigniew Szewczyk. Stare dobre czasy. Stare dobre czasy, ale jeszcze wrócą. Z Maćkiem, Maćka też wyszkolił na super, super graj. Dla nas młode, no. No dzisiaj święto w Bolesławcu. Mamy KGHM Młode Wilki, mamy starą ekipę. Chłopaki się autografują. Tato! Chcemy wziąć piłkę. Daj, tato, schowa. Chcemy piłkę wziąć. No, w sumie mogliśmy wziąć piłkę, nie pomyślał tato. Ale spoko. Tam weźmiemy koszulkę, plakat, nie? U nas dzisiaj, słuchajcie... A weź właśnie, Guciu, piłkę, przecież masz piłkę. Przynieś selektę, selektę przynieś, nie pół. A pumę, selekta szybko, szybko zginie, wiesz? No to grzej, grzej, ale pumy szkoda, puma jest bardziej trwała, selekta zaraz trafi, Gucio. No jak uważasz? Nie zmarzy się, to nie będziemy nią kopać, ona już pójdzie w pułę, nie? A co wolisz kopać? Selektą, tak? No to dobra, goń po pumę. Rok działała. Z pierwszego, no. Każdy już jest po debiucie w pierwszym, tylko to młode wilki, nie? Młode wilki, jedna, druga. Oby nas wprowadzili do Ekstraklasy. Tam nasz trenero. Słuchajcie, chyba tam, Guciu, widzę. Albo zobacz, ktoś gdzieś wypożyczył. No. Przyniesiesz piłkę? Piknik w KS Talent. Potem konkursy, zabawy. O, tam jest, tam, daleko właśnie, Gutek. Gutek leci po piłę, będą autografy. Oni tutaj będą cały czas. Chłopaki, mamy kanał na YouTube. Dajcie dwa słowa pozdrowienia dla naszych. Tam ponad 1500 osób nas ogląda. Pozdrawia nas. Pozdrowienia dla KS Talent Bolesławiec. Super, dziękujemy wam bardzo. Super, mamy dzisiaj naprawdę młode wilki. Super, super chłopaki. Każdy po debiucie w pierwszym składzie. Sabuś, Sabuś czy Damian? Kto z was więcej? Damian, kto z więcej? Kto z was więcej ma występów? Sabuś chyba więcej masz, nie? Pełnych więcej, nie? Pełnych, nie? No goń, dawaj z markerem tam do chłopaków. Tutaj macie autograf od chłopców. Teraz piłeczkę jeszcze prosimy, już jest pełnia szczęścia, chłopaki. Ta piłeczka z nami rok czasu pogrywa, nastrzelała brameczek. Nie, rok. Od lipca jest rok. Także ta piłeczka będzie jako pamiątka nasza. Słuchajcie, tam się już organizacja robi. Już idziemy, trenerze, już idziemy, bo to oblężenie. Masz markę? Tam poszło dalej, daj Sabciowi dalej. Sabeczku. Dobra. Jeszcze jeden. Najmłodszy Filip, ty, nie? No właśnie nasz gdzieś zagubiliśmy. Cześć, Basiuniarz. Tato, a wiesz jeszcze od Zbigniewa? Oczywiście, że tak. Zbysiu koniecznie musi podpisać i Maciek. Tylko czekaj, weź od chłopaków. Super. Ta piła się skończyła. Idziemy po kolei. Tak. Chodźcie. Zbysiu, idziemy do ciebie jeszcze. Jeszcze nie kończ. Jeszcze fajna piła. Witam. Cześć. O, cześć. Co ty sobie zrobiłeś? Taka moda teraz? Wiesz, szykujemy go na zamach terrorystyczny i wiesz, jeszcze... Tylko żebyś telefonu nie odbierał przy nas, wiesz? Zbysia jeszcze z autografem. Maciuś jest z autografem? Jest. Tak, to jest nasz, no. Pilnujemy, wiesz. To trzymajcie, bo jeszcze będą dzieciaki startować. Dobra, Gutek, ciśnij na dół. Piłę już daj, bo dawaj piłę. Dawaj piłę, goń na dół. Goń do trenera. Tak. Dalej, zamieszanie. Z chłopakami zrobić zdjęcie.
No, niesamowita pamiątka. Ale Kuba, wy musicie stanąć. Jeden trener, Maciuś, Maciuś pierwsza liga, Bytowi, Bytów. Nasz trenero. Pozdrawiamy trenero. Pozdrawiamy. Trenero i szefka jest talent. Ważna osobistość, chłopaki. Zobaczcie nasze całkiem maluszki. Przyszłość. Siema młode wilki. Siema. Cześć. Kto ma ile lat, chwalić się? Ja mam 7. Ja mam 8. Oj, coś mnie kręcicie. Kto ma 4? Kto ma 4? Kto ma 4? Kto ma 4? Ja 7. Ile kolega ma? 4? Nie, 5. 4 no ma. 4, tak myślałem. Ten przybija piątkę. Najmłodszy przybija piątkę. Ciach, rewelacja. Ja mam 8 lat. Ach, no to piątka następnym razem. Na razie najmłodsi. Bartek! Zbysiu! Okej. Okay. Idź tam! Witamy wszystkich na dzisiejszym turnieju, na dzisiejszym treningu, można tak powiedzieć. Witamy zawodników KS Talent. Siema! Brawo! Siema KS Talent. Witamy brawami, gorącymi brawami, witamy naszych gości. Goście, no Filip szybciutko, witamy naszych gości, którzy z nami pograć. Mamy dzisiaj dużą gromadę piłkarzy, piłkarzy Zagłębia Lubin, piłkarzy piłkarza Bytowi, Bytów, ale tutaj tym zajmie się trener Rafał. Trener Rafał przedstawi. Trzech wychowanków Zagłębia Lubin. Cisza, cisza! Sebastiana Wołneckiego, Filipa Jagiela i Dominika Chładuna. I wychowanka BKS-u Bolesławiec i teraz zawodnika Bytowi Bytów z pierwszej ligi, Maćka Szewczyka. Jeśli chodzi o zawodników Zagłębia, no to poza Dominikiem wszyscy już grali w Ekstraklasie. Mają styczność, a Maciek wywalczył awans do pierwszej ligi Bytowi Bytów i pewnie spotkają się wszyscy między sobą na boisku teraz pierwszoligowym. Może dodać, że Maciek jest zawodnikiem reprezentacji. I tu wszyscy jednocześnie byli zawodnikami młodzieżowej reprezentacji Polski. To ja może organizacyjnie. Spotkaliśmy chłopaki. Ej, piłkarze. Spotkaliśmy się po to, żeby pograć. Zrobimy mini turniej. Rzaki, że grają z rzakami. Orliki z orlikami, chyba młodzikami, bo troszkę frekwencja tutaj średnio dopisała. Skrzaty zagrają na swoich boiskach, tych malutkich. Myślę, że pokażę go, koledzy, przyłączą do zabawy. Koledzy, piłkarze. Zapraszamy do kiełbasek, zapraszamy do gry. Mamy też tam na górze Pan Zbyszku, Pana Zbyszka Szewczyka, zawodnika byłego, chłopaki. Słuchajcie, ważna wiadomość. Zawodnika Zagłębia Lubin, tam się troszkę nam schował, ale Pan Zbyszek z Zagłębiem w roku 91, tak? Dobrze mówię? 91. Mistrzostwo Polski zdobył. Także... Po raz pierwszy, brawa. Mistrz Polski, 91. To jest tato Maćka. Okej.
Ja zabieram piłka chłopaków, robimy składy i przygotowujemy się do gierki. Mam nadzieję, że gdzieś tam nam możecie przyjść. Okej? Okay? Dzięki.